Jeśli uważacie, że wasi rodzice byli dla was zbyt surowi, to być może ta lista niezbyt czułych zwierząt pokaże wam, co naprawdę znaczy kiepskie rodzicielstwo. Samice koni lub klacze są w ciąży mniej więcej rok. Dla człowieka brzmi to jak strasznie długi czas, ale słonie mają na ten temat inne zdanie. One z kolei noszą w brzuchu swoje młode nawet przez 22 miesiące. W przeciwieństwie do innych zwierząt, które wolą odpoczywać, czekając na pojawienie się młodego, dla klaczy ciąża oznacza czas szalonych imprez. Kiedy samica konia zajdzie w ciążę, wybiera się na spacer po stadzie i kopuluje z każdym napotkanym ogierem. Choć wydaje się to bezsensowne, bo przecież jest już w ciąży, istnieje wytłumaczenie tego nietypowego zachowania. Samice koni są dość dumne i agresywne wobec swoich rywali. Jeśli jednak ogier uznałby, że młode źrebie jest jego, to szanse, że je skrzywdzi, spadną praktycznie do zera. Tak więc rzeczywistą intencją klaczy jest zapewnienie bezpieczeństwa źrebakom poprzez uniemożliwienie ogierom ustalenia prawdziwego ojcostwa. To oczywiście dobra matczyna cecha, dlatego właśnie klacze są na dole naszej listy. Samice kukułek słyną z tego, że porzucają swoje pisklęta jeszcze zanim te się wyklują. Po prostu składają jaja w gniazdach innych ptaków i odlatują w siną dal. Trudno odróżnić własne jaja od tych podrzuconych, dlatego ptaki z rodziny zastępczej wysiadują je wszystkie jednakowo. Tymczasem kukułki dalej cieszą się swoim samotnym, niezależnym życiem. Niestety nie jest to układ korzystny dla obu stron. Piskle kukułki przynosi rodzicom zastępczym chaos i straty. Rośnie szybciej i wykluwa się wcześniej, przez co mniejsze pisklęta innego gatunku wypadają z gniazda. Wróble są takie słodkie. Nie dajcie się jednak zmylić ich małej, niewinnej buźce. Samica wróbla domowego jest dobrą, troskliwą mamą, ale bywa także wściekłą macochą, która przestraszyłaby nawet kopciuszka. Wróble są zazwyczaj monogamiczne, ale czasem miewają związki poza rodzimym gniazdem. Gdy tak się stanie, samica wróbla może wytropić inne kobiety, które kopulowały z jej partnerem i zniszczyć ich gniazda. Dlaczego to robi? Ponieważ chce być pewna, że samiec wróbla będzie miał wystarczająco dużo czasu na wychowywanie własnego potomstwa. Najwyraźniej wróbelki nie słyszały o opiekunkach do dzieci. Foki grenlandzkie opiekują się swoimi maluchami przez pierwsze 2 tygodnie ich życia. Nie można ich więc nazwać najgorszymi matkami w królestwie zwierząt. W tym krótkim okresie trzymają swoje potomstwo blisko, pielęgnując je i karmiąc przez całą dobę. Jednak po mniej więcej 14 dniach matki foki się żegnają i zostawiają młode pokolenie samo na lodzie. Małe foczki są wtedy jeszcze bezbronne, ponieważ nie umieją pływać, polować ani się bronić. Powinny być pod opieką co najmniej 2 miesiące, aby zdobyć te wszystkie umiejętności. Następne tygodnie spędzają więc na czekaniu, tracąc na wadze i starając się nie zostać pożartymi przez drapieżniki. Nic dziwnego, że tylko 1/3 wszystkich małych fok dożywa roku. Chomiki są nieszkodliwe, milutkie i słodkie, prawda? Mają jednak jeden mroczny sekret, który może zszokować ich właścicieli, jeśli nikt ich wcześniej o tym nie ostrzeże. W niektórych przypadkach samice chomików mogą pomylić własne potomstwo z obiadem. Nikt nie wie dokładnie, dlaczego tak się dzieje, ale naukowcy opracowali kilka teorii. Niektórzy sugerują, że chomicze mamy próbują uzupełnić składniki odżywcze po porodzie. Inni twierdzą, że być może czują się zestresowane i zagrożone zbyt dużym miotem, więc to działanie jest w pewnym sensie mechanizmem samoobronnym. Aby uniknąć tego tragicznego wydarzenia, eksperci zalecają zapewnienie mamie chomiczków bezstresowych warunków życia i podawanie jej wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Wszystko albo nic to chyba ulubione motto niedźwiedzi czarnych. Zazwyczaj mają one 2 lub 3 młodych naraz. Jeśli jednak matka niedźwiedzia z jakiegoś powodu ma tylko 1 młode, prawdopodobnie porzuci je, licząc na większy miot w następnym roku. Dlaczego? Pewnie uważa, że wychowanie tylko 1 dziecka nie jest warte wysiłku. Podczas gdy młode niedźwiedzia czarnego mają większe szanse na przeżycie dzięki posiadaniu rodzeństwa, u pant obowiązuje odwrotna tradycja. Trudno to przyznać, ale te urocze puszyste misie są dość lekceważącymi rodzicami. Pandy zwykle rodzą bliźniaki, ale wolą opiekować się tylko 1 z nich. Karmią i pielęgnują tylko najsilniejsze młode. Tymczasem to słabsze będzie zaniedbane i zmuszone do przetrwania na własną rękę. Wyjaśnienie ich okrucieństwa jest dość logiczne. Pandy jedzą bambus, ale nie jest on na tyle pożywny, żeby pomóc matce wytworzyć mleko dla obu młodych.
Nawet pandy, które żyją w zoo, przestrzegają tradycji porzucania swoich dzieci. Tam na szczęście ludzcy opiekunowie zapewniają wszystkim młodym odpowiednią ilość pokarmu. Chociaż małpy zwykle mają reputację troskliwych i odpowiedzialnych rodziców, małe wąsate tamaryny wyróżniają się na tle pozostałych przedstawicieli swojego gatunku. Po okresie ciąży, która trwa około 5 miesięcy, matka tamaryna zwykle rodzi bliźnięta. Jeśli jednak przypadkiem spadną one z drzewa, rodzicielka najpewniej zignoruje płacz własnych młodych. Niektóre małpki z nieznanych powodów potrafią nawet dobrowolnie zrzucić młode z drzewa. Kto wie, co kryje się w tych małych główkach. Na szczęście jednak nie wszystkie tamaryny są takie wredne. Jeśli matkę otacza szeroka grupa społeczna silnych dostawców żywności i obrońców, prawdopodobnie dobrze zaopiekuje się swoim potomstwem. Kiedy jednak nikt nie zwraca na nią uwagi i nikt jej nie pomaga, może przestać się starać. Prawdopodobnie dlatego, że młode i tak nie będą miały dużych szans na przeżycie. Chociaż tamaryny wąsate wyglądają jak świetny materiał na zwierzątko domowe, eksperci twierdzą, że małpy te wymagają więcej codziennego zaangażowania i poświęcenia niż jakiekolwiek inne zwierzę. Cóż, przynajmniej człowiek jest zbyt ciężki, aby mogły zrzucić go z drzewa. Króliczki zazwyczaj kojarzą się z przytulankami i nieodpartym urokiem. Jednak w rzeczywistości nie są wcale tak łagodne, szczególnie jeśli chodzi o ich własne noworodki. Królicze matki wolą opuszczać norę zaraz po porodzie, a urocze malutkie króliczki muszą nauczyć się stawiać czoła wyzwaniom na własną rękę. Z matką wchodzą w interakcję tylko przez kilka minut dziennie podczas karmienia. Naukowcy sugerują, że samica królika porzuca swoje potomstwo, aby zmylić drapieżniki i trzymać je z daleka od młodych. Oczywiście ta metoda nie daje stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa, szczególnie że królicze matki nie wkładają zbyt wiele wysiłku w stworzenie odpowiedniego schronienia dla młodych. Najczęściej budują je na otwartej przestrzeni. A gdzie jest wtedy ich ojciec, zapytacie? Cóż, podczas wychowywania króliczych noworodków zaleca się odizolowanie matki od wszelkich samców. W przeciwieństwie do koni, samce królików prawdopodobnie nie skrzywdzą młodych, ale za to mogą ponownie zapłodnić samicę królika, nawet tego samego dnia, w którym urodzi. Gady raczej nie są uznawane za ciepłe i opiekuńcze stworzenia, a ich praktyczne podejście do życia przekłada się również na styl rodzicielstwa. Jaszczurka długoogonowa chroni jednak swoje granice w bardzo szczególny sposób. Gdy zbyt wiele drapieżników zgromadzi się wokół jej domu, matka zje własne jaja. Nie podejmie żadnego wysiłku, aby odeprzeć zagrożenie. Być może jej filozofia brzmi: nikomu nie oddam tego, co moje. A gdy zagrożenie minie, jaszczurki po prostu żyją dalej i składają nowe jaja. Samica orlika malajskiego składa 2-3 jaja w ciągu tygodnia. Po mniej więcej miesiącu okresu lęgowego w końcu wykluwają się z nich małe ptaszki. Jednak wtedy problemy dopiero się zaczynają. W rzeczywistości wszystkie jaja mają nieco inny wiek, więc ptaki nie przychodzą na świat jednocześnie. Pojawia się rywalizacja między rodzeństwem. Orliki potrafią być dość agresywne w stosunku do młodszych piskląt. Starsze pisklęta zazwyczaj zaczynają dziobać młodsze, zanim jeszcze te zdążą rozpocząć swoje życie. Prawdopodobnie robią to po to, by zmniejszyć prawdopodobieństwo rywalizacji o pokarm i przestrzeń. Mama natomiast wcale nie przejmuje się bójkami swoich piskląt. Nawet jeśli ich walka doprowadzi do poważnych obrażeń, nie zbeszta zwycięzcy ani nie uratuje przegranego. Najwyraźniej jej obojętna postawa ma przygotować pisklęta do trudnego życia dorosłego orlika. W końcu jest to ptak drapieżny. Tym sposobem orlik malajski przez całe życie kultywuje zwyczaj polowania na ssaki i inne ptaki w gniazdach.